pan poseł Sławomir Zaliszlak, pan Arnold Kresz, członek zarządu, dyrektor ds. Realizacji Inwestycji PKP Polski Linii Kolejowych S.A. oraz pan Andrzej Maksimicz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu pana posła, pan Sławomir Zaliszlak. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za przybycie na dzisiejszą konferencję. Panie pośle, dziękuję gościom, już przywitanym, wymienionym. Dziękuję mediom. Szanowni Państwo, synonimem rozwoju, konieczną potrzebą rozwoju jest nowoczesna infrastruktura. W związku z tym, po wielkich latach niestety zacofania naszego regionu pod tym kątem, z woli tych, którzy kiedyś mogli podjąć decyzję o inwestycjach, a ich nie podejmowali. Nasze, no między innymi dlatego województwo obelskie jest biedniejsze, że nie ma tej infrastruktury. Ma wspaniałych, pracowitych mieszkańców, którzy dobrze pracują i radzą sobie w życiu, ale ta infrastruktura jest wielkim utrudnieniem. Dzisiaj mamy spotkanie, które pokazuje zmianę w tym zakresie. Jak Państwo wiecie, mamy bardzo wiele inwestycji drogowych na terenie województwa obelskiego, a teraz mamy informacje na temat inwestycji kolejowej. Ja chciałbym przede wszystkim w tej mojej najważniejszej części wypowiedzi bardzo serdecznie podziękować stronie społecznej za inspirację między innymi mojej osoby do działań, które zaskutkowały już powrotem połączeń dalekobieżnych na nasz region. Będą nowe do Warszawy, ale także która to społeczność mieszkańców naszego regionu inspirowała mnie, żeby pilnować tematu modernizacji, a także elektryfikacji linii kolejowej na odcinku Rejowiec-Zabość. W tej stronie społecznej byli liczni także kolejarze, którzy kochają swój zawód i są przychylni w funkcjonowaniu kolei z bardzo wielu powodów. Także dziękuję kolejarzom. I dzisiaj mamy, szanowni Państwo, spotkanie, które wieńczy te starania, które w tym dokumencie, który tutaj posiadam, z końca 2016 roku, który składałem jako poseł na Sejm do zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Poinformował mnie pan, członkowie zarządu poinformowali mnie w październiku 2016 roku, że będzie wykonane studium wykonalności na modernizację i elektryfikację linii kolejowej. To studium było opracowane w ciężkich warunkach, bo na pewno w kontakcie ze stroną społeczną, ale także w sytuacjach, gdzie w mojej opinii troszeczkę może inspirowane były akcje, które służyły w efekcie finalnym opóźnieniu tej inwestycji w czasie szczególnie wyborów samorządowych. Mamy natomiast taką teraz sytuację, że polskie linie kolejowe PLK już ten dokument praktycznie zrobiły. Na to poszła kwota niemal 3 milionów złotych, 2,5 miliona złotych i już zarząd wybrał jeden z wariantów do realizacji inwestycji modernizacji linii kolejowej do Zamościa. Szczegóły będą zaraz przedstawione przez pana prezesa. Ja się cieszę, że już jest decyzja w kierunku robienia łącznicy w Zawadzie. To będzie następna łącznica po łącznicy w Ryjowcu, już wykonanej wcześniej, która dużo skróci przejazd do Zamościa. Dziękuję także zarządowi reprezentowanemu przez pana prezesa i przez pana dyrektora PKP PLK za też tę kolejną decyzję, czyli modernizację linii kolejowej do szerokości torowej 120 km, momentami 160. I też tym nieodrzuceniu tematu elektryfikacji tej linii kolejowej. Ale tu już co do szczegółów, to poproszę o głos naszych gości. Bardzo dziękuję, panie pośle. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Arnolda Kresza, członka zarządu, dyrektora do spraw realizacji inwestycji PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Dzień dobry, panie pośle, szanowni państwo. Tak jak tu przed chwilą pan poseł zrelacjonował, ja mogę powiedzieć jeszcze uzupełniając tą informację. Wczoraj zarząd naszej spółki sfinalizował kolejny etap prac nad projektem modernizacji linii 69 i 72.
wybraliśmy wariant, naszym zdaniem optymalny, który przede wszystkim obejmuje budowę łącznicy w Zawadzie i przewiduje modernizację tych dwóch linii kolejowych, tak żeby poprawić połączenie Jajowca z Zamościem. Te docelowe parametry to 120 km jako podstawa i 160 km na odcinku, w którym ta linia krzyżuje się z planami CPK. Tu chcemy uniknąć robót straconych, tak żeby te dwa duże projekty, które są w tej chwili realizowane, były komplementarne, tak żeby osiągnąć parametry docelowe bez robót straconych. Nasza spółka, czyli Polskie Linie Kolejowe, obecnie realizuje gigantyczny program inwestycyjny, Krajowy Program Kolejowy, który do 2023 roku przewiduje wydatkowanie 76 miliardów złotych na polską infrastrukturę. To jest też duże zamierzenie inwestycyjne rządu polskiego, bo ten program oczywiście jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów i razem z rozwojem sytuacji na projektach jest on zasilany dodatkowymi pieniędzmi. Tak w ostatnim roku z 10 dodatkowych miliardów na niezbędne dodatkowe prace zostało nam przekazane. W tych 10 miliardach są też pieniądze bardzo ważne z punktu widzenia naszej spółki, bo to są pieniądze, które zabezpieczają nam możliwość przygotowania dokumentacji projektowej na nową perspektywę. I tu w tym momencie bym chciał powiedzieć, że prace, które już w tej chwili są wykonane na projekcie linii 69 i linii 72, czyli przygotowanie studium wykonalności, które docelowo służyć ma nam do wypracowania optymalnego wariantu technicznego i finansowego zadania inwestycyjnego i uzyskanie pieniędzy do finansowania unijnego. To, że my te prace wykonujemy z wyprzedzeniem, to są doświadczenia naszej spółki z poprzednich lat. Dla przypomnienia powiem, że perspektywa unijna, która w tej chwili jest przez nas zrealizowana, osiągnęła już prawie 60% zaawansowania czasowego, a niestety cały czas nadganiamy zaległości, bo pierwsze dwa lata, czyli jeszcze przed rokiem 15, zostały przez naszą spółkę zmarnowane, nie były przygotowane dokumentacje, tak żeby wprowadzać wykonawców na prace budowy, jak to było tylko możliwe. Te działania, tutaj pan poseł skromnie nie wspomniał o swojej wielkiej roli, one tak naprawdę były zainicjowane przez pana posła, pomagają nam na przygotowanie projektu, tak żeby w nowej perspektywie był gotowy od pierwszego dnia do realizacji. My, tak jak mówiłem, mamy wybrany wariant, za chwilę zamkniemy studium wykonalności. To pozwoli nam w najbliższym czasie uruchomienia kolejnego etapu, czyli pozyskiwania pozwoleń na budowę, tak żeby móc wprowadzać wykonawców, jak tylko ta nowa perspektywa się rozpocznie, będziemy mieli zapewnione środki finansowe na realizację pracy. Co ważne, to co w tej chwili realizujemy, to też już są konkretne wydatki. Tu bym chciał powiedzieć, że pieniądze, które zostały wydatkowane na studium wykonalności, to nie są pieniądze stracone, bo to jest dla nas podstawa uzyskania dofinansowania do kolejnych projektów, do kolejnego etapu projektu. Cieszymy się, że mamy ten etap za sobą. Tu też bardzo ważna rola studium wykonalności prowadzenia rozmów ze społeczeństwem. Wiemy, że budowa czy odbudowa linii kolejowych często wywołuje konflikty osób, które są bezpośrednio zainteresowane tym, że są naruszane ich dobra, które zagospodarowali w ostatnich latach, ale musimy patrzeć na szerszy kontekst. Linia, którą chcemy wybudować, ma bardzo mocno skrócić czas przejazdu między Zamościem i Lublinem, a też rozmawialiśmy chwilę przed tym spotkaniem. Patrzmy na to, że bardzo wiele osób z Polski chce dotrzeć wygodnie do Zamościa, żeby tutaj doświadczać piękna i przyrody, i miasta. Także jest to i bodziec kolejnego turysty, który przybędzie do regionu, ale też bardzo ważna funkcja minimalizowania wykluczenia komunikacyjnego, tak żeby zapewnić dobry transport zbiorowy do większych miast i też patrząc na to, ile nasza spółka tutaj inwestuje w infrastrukturę, chociażby wygodne dotarcie do Warszawy, bo jak będziemy już za parę lat korzystali z wygodnego połączenia Lublin-Warszawa, to ten projekt doskonale go uzupełni i pozwoli połączyć Zamość ze stolicą naszego kraju. Ja bym poprosił teraz może pana dyrektora o przedstawienie szczegółów technicznych, oczywiście bez wchodzenia w taką czystą kolejową narrację, żeby to było zrozumiałe dla społeczeństwa. Bardzo dziękuję panie prezesie, a teraz głos zabierze pan dyrektor Zakładu Linii Kolejowych Lublin PKP Polskiej Linii Kolejowej S.A. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle. Dziękuję bardzo za zaproszenie
również na ten dzisiejszy briefing. Po uzupełnieniu tych wypowiedzi, które były dotychczas, mogę powiedzieć, że będziemy realizowali ten projekt na odcinku od Rejowca do Zawady i do Załośnia Szopinka z budową łącznicy w Zawadzie. Jest to przede wszystkim bardzo ważna rzecz ze względu na to, że tak jak Pan Prezes powiedział, skrócenie czasu podróży do Zamościa będzie 15 minut w związku z budową łącznicy w Zawadzie oraz drugie 15 minut to jest w momencie, kiedy pociągi z Lubyna będą jechały do Zamościa z pominięciem stacji. Nie będą po prostu wjeżdżali na stację Rejowiec, tylko jechały łącznicą przez Zawadę, przez Rejowiec. W momencie, kiedy zostaną wybudowane przystanki przesiadkowe w Rejowcu i w Zawadzie jako nowo budowany przystanek przy łącznicy. Jest to 53 km torów, które będą modelizowane od Rejowca do Zawady i 12,5 km toru od Zawady do Zamościa Szopinka. W miejscowości, w stacji Zawada będzie lokalne centrum sterowania urządzeń komputerowych SRK, zabezpieczenia ruchu kolejowego, w co zostaną włączone wszystkie stacje, te, które są po drodze, czyli Krasnystaw, Krasnystaw Fabryczny, Ruskie Gwiazdy i Zamość. Ponadto w ramach tego projektu będą budowane perony jako wysokie perony, modelizowane na przystankach, tych, które są na wszystkich przystankach. Będą modelizowane przejazdy kolejowo-drogowe w ilości prawie 60 przejazdów, z czego 32 przejazdy będą zabezpieczone urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, czyli światła migające plus półbogatki. Jest to również to, co akurat powiedziałem, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, drogowego w związku z zabudową tych urządzeń. Oprócz tego w ramach tego projektu będą modernizowane wszystkie obiekty inżynieryjne na tym odcinku, to jest około 70 obiektów inżynieryjnych. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie służyła nam wszystkim na terenie województwa lubelskiego, na terenie Zamojszczyzny. I w momencie, kiedy będzie miała finansowanie, a planujemy zgodnie z tymi założeniami z panem posłem, o którym tu pan prezes powiedział, że od samego początku pracowaliśmy nad tym, żeby w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego ten projekt się znalazł. My jako Polskie Linii Kolejowe i Zakład Linii Kolejowych w Lublinie zgłosiliśmy ten projekt do nowej perspektywy. W związku z tym, że ta perspektywa, która była założona, ona była dużo, dużo wcześniej jeszcze planowana, ten projekt był na liście rezerwowej. W tej chwili mam nadzieję, że stanie się tak, że będzie na liście podstawowej w nowej perspektywie i dojdzie do skutku realizacji tego projektu. Czyli jestem bardzo, bardzo zainteresowany również jako Zakład Linii Kolejowych w Lublinie. Jeśli mogę tylko dodać chwilę, faktycznie w konkretnym czasie nie było tej akceptacji ze strony samorządu województwa lubelskiego przekazania tego projektu na listę projektów podstawowych. Z tego co ja znam dane, tylko 80 milionów złotych województwo lubelskie wydało na kolej w tych założeniach poprzedniego zarządu, co jest skrajnie małą kwotą w porównaniu do innych województw. Ja dziękuję teraz rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, panu ministrowi infrastruktury, panom prezesom reprezentującym spółkę, która reprezentuje rząd, za podjęcie właściwej decyzji, która daje szansę dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla turystów, że Zamojszczyzna będzie połączona, szansę pewność w zasadzie, będzie połączona nowoczesną linią zmodernizowaną kolejową, gdzie będziemy mogli to wykorzystywać w tych wszystkich kierunkach, począwszy od gospodarczego do turystycznego, czy do przejazdu osób. Chciałbym też podziękować reprezentującemu rząd, panu wojewodzie Przemysławowi Bieczarnikowi, który wspierał mnie w tych działaniach. Chciałbym też panów prezesów tutaj, którzy na pewno podjęli, pan dyrektora, pan prezesa, tę decyzję wspólnie z zarządem BKP BK, widząc uzasadnienie także ekonomiczne, poinformować, że z tych danych, które informuję, pociągi dalekobieżne do Lublina jeżdżą
nie muszą być dotowane, bo zarabiają, znaczy jeden, zarabiają, gdzie do Warszawy, myślę. W związku z tym ze wszechmiar ta inwestycja jest potrzebna i udana i trzymamy kciuki, że jak najszybciej realizację. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, potem o tym kończymy naszą oficjalną część spotkania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do rozmów indywidualnych. Bardzo dziękuję.